chcę dotknąć tematu, który weźmie to troszeczkę nam rozszerzy. Rzymian 15:1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Ja chcę powiedzieć o tym, co to znaczy nie mieć upodobania w sobie samych. To jest bardzo ważna zasada Boża. Słowo sobie, które tutaj jest użyte, czpieniem tego słowa jest powietrze. To jest przeciwne słowo greckie, które jest zbudowane na czpieniu oznaczającym powietrze. Dokładnie brzmi zatem ten zapis: nie miejcie upodobania w powietrzu, czy też w rzeczach powietrznych. Co to znaczy? W tym wypadku słowo powietrze, które tutaj jest ujęte, jest to substancja słaba, na której nie można ustać, która jest materiałem niechwytnym. Jest to coś ulotnego, coś, czego nie można przenieść, coś, czego nie można, czym nie można nic zbudować. A więc, co tutaj apostoł nam pokazuje? Że upodobanie w samym sobie, tak, jest wielkim problemem, ponieważ ty sam w sobie nie prezentujesz żadnej wartości. Jesteś słaby, cienki i bezużyteczny. Więc oparcie się na tej konstrukcji przyniesie porażkę twojemu życiu. Ja często, kiedy głoszę Ewangelię ludziom i ludzie nie chcą przyjąć Ewangelii, ja mówię: to jeśli jeszcze mogę zapytać, to powiedz, kto jest twoim Panem? Wiesz, bo moim Jezus. No i 99% ludzi odpowiada: sam sobie jestem Panem. Ja wtedy mówię: jeśli pozwolisz, chciałbym cię zostawić z pewną myślą. Jesteś ponad 70% wody i używasz kilka procent mózgu. Masz takiego Pana, że nie zazdroszczę. Łatwiej jest, przyjaciele, zabić człowieka, niż zrobić ludzika z kasztanów. Człowiek jest tak słaby. 70% wody w ogóle, że my się trzymamy kupy, to jest cud. Rozumiesz, że my chodzimy. To w ogóle, że człowiek chodzi, to jest w ogóle cud. Nie? My jesteśmy tak nieodporni. Rozumiecie? 10 minut bez powietrza nas zabija. Pali nas nawet słaby ogień. Przebywając w wodzie poniżej 7 stopni, zaczynamy umierać. Rozumiecie? Powietrze. Jak powietrze jesteś. Jak powietrze. Drugi list do Koryntian 1:9. Drugi list do Koryntian 1:9. Mówi tak. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Poleganie na sobie przynosi śmierć. Jest to przeciwna polegania na sobie w zaufaniu do Boga. Co to znaczy poleganie na sobie? To jest poleganie na swoich naturalnych uwarunkowaniach. Na naturalnej sile fizycznej, na naturalnym poziomie intelektu, na naturalnych utalentowaniach, na wykształceniu, na pochodzeniu, na znajomości jakiegoś tematu. Oto poleganie na sobie samym. Na przykład poleganie na sobie samym to poleganie na doświadczeniu własnym. Na tym, że się coś przeżyło. Ludzie mówią: ja już swoje przeżyłem, ja wiem, gówno wiesz. Nic nie wiesz. Polegasz sam na sobie.
nic nie wiesz. Czymś innym jest poleganie na sobie, jako na nowym człowieku. To jest zupełnie inna sprawa. Chcę, żebyśmy rozumieli te rzeczy, żebyśmy wiedzieli, jak to działa. Ja jestem tak pewny siebie, dlatego że we mnie jest Chrystus. Nie mam absolutnie wyrzutów sumienia, nie mam żadnych jakichś nie mam złych myśli o sobie. Nie posiadam kompleksów. Czuję się chciany i kochany, dlatego że jest we mnie Chrystus. I ja polegam na takim sobie. Rozumiecie? To jest w ogóle wielka różnica. Ale nie polegam na sobie, jako na człowieku, który posiada naturalne uwarunkowanie. Dzisiaj rozmawiam z jednym z liderów naszego kościoła i ten lider mówi do mnie, zadzwonił do mnie i rozmawiamy, on mówi tak, wiesz co, Artur, zauważyłem jedną rzecz. W sobotę, teraz, ty jak głosisz, nie? To nieważne, czy jesteś zmęczony, czy nie jesteś zmęczony, możesz być kupę czasu na nogach, wchodzisz w namaszczenie, głosisz, lecisz do przodu. Kończysz głosić, tak jakby ci jakiś styk rozłączał. Ja tak mam. Ja często na przykład kończę głosić, no nie? Jest 10 minut, tak? To się nie nadaje do czego. Czasami próbuję sklecić coś. Coś sklecić w głowie, nie? Czasami na przykład ludzie do mnie chodzą, czasami tak miałem, nie? Chcą ze mną czymś porozmawiać. Ja sobie patrzę na człowieka i tak mówię... Nie wiem, o co mu chodzi. Bo mi jakiś styk się rozłączy. Bo niektórzy w ogóle myślą, nie? Że ja na przykład funkcjonuję w taki sposób cały czas. To jest nieprawda. To jest iluzyjne, wiesz? Ja wiem, jak ja funkcjonuję, nie? Jestem w ogóle fajny facet. Tylko chodzi o to, że... że ja wiem, jak działa namaszczenie. Rozumiecie? Nie? Ja też... jak usługujących jakieś oglądam, to ja wiem, co to znaczy, że ktoś działa pod namaszczeniem. Ja wiem, że jego działanie poza namaszczeniem może być zupełnie inne. Że on będąc w domu na przykład, to będzie zupełnie... Czasami ludzie myślą, że na przykład jadą w domu, jestem zawsze taki sam. Nie, ja, to jest osobowość, to jest zupełnie inna rzecz. Ja mam dobrze skonstruowaną osobowość i poprzemienianą przez Boga, tylko że namaszczenie jest czymś innym. Ja już dzisiaj nawet jestem w stanie opierać się na przemienionej przez Boga osobowości. Lecz nadal nie śmiałbym się oprzeć na naturalnych uwarunkowaniach moich. Rozumiecie? Ja się jestem w stanie oprzeć tylko na tym, co zostało albo przemienione przez Jezusa w mojej osobowości czy w ciele, lub też co jest dziełem namaszczenia. Dlatego ja na przykład nie biorę pod uwagę różnych moich doświadczeń w życiu, bo one są nic nie warte. Nie czerpię z tych doświadczeń, rozumiecie? To nic nie warte rzeczy. To naturalne, coś naturalnie doświadczyłem i to jest nieważne. Poradziłem sobie nawet w tej naturalności, rozumiecie? No to nic, to nieważne jest, że sobie poradziłem, no nic nie, to nieistotne. Poleganie na sobie przynosi śmierć, pamiętajcie. Poleganie na sobie, czyli poleganie na naszych naturalnych uwarunkowaniach przynosi śmierć. Pamiętam kiedyś, zostałem zaproszony na KUL, na tą uczelnię katolicką tam w Lublinie. I tam mieli być tacy ważne osoby różne, jacyś doktorzy, profesorowie, oni mieli ze mną rozmawiać. Takie różne persony poważne. Jako ciekawostkę bym chciał troszkę potraktować. Ja poszedłem na to spotkanie, popatrzyłem po tych twarzach i mówię, w ogóle naturalnie jestem, naturalnie mnie zmiotą tutaj. Rozumiecie? Ja naprawdę mam 8 lat szkoły podstawowej. W ogóle dużo wiem, ale to jest niczym w porównaniu do tego, jaką wiedzę posiadają ludzie.
ja w ogóle się upokorzyłem przed tym. To jest dla mnie, ja nie mam z tym w ogóle problemu, nie? To nie, nie o to chodzi, nie? Ale ja bardziej wierzę w to, że namaszczenie, które jest na mnie i mądrość, którą mogą Ducha Świętego, one są w stanie zdominować to, co naturalnego posiadają ci ludzie. Ja z nimi jak powiedziałem, wiecie Państwo, no zaraz porozmawiamy sobie, pozwólcie, dajcie mi tam kilkanaście minut do pół godziny. Chciałbym Wam powiedzieć swoją historię, powiedzieć świadectwo i tak dalej. No i oczywiście jak najbardziej to kulturalni ludzie. Ja im powiedziałem to wszystko i potem im głosiłem Ewangelię. I mówię, i teraz kto z Was chce narodzić się z Bożego Ducha, tak jak narodziłem się ja? I sześciu z tych panów tam, naukowców, profesorów, podnieśli ręce. Ja mówię, chodźcie do tego. I oni przyszli i mieli głowy spuszczone. Ja je przyprowadziłem do Jezusa. Już nikt mi nie zadawał pytań. Żadnych. Dyrektor domu dziecka, tam też był między innymi udał życie Jezusowi, takiego dużego, wiecie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że to, co nadnaturalne, tak? Jest czymś, na czym ja się opieram. Coś, co przenika moją osobowość i coś, co jest uwalniane poprzez namaszczenie. Ale nie opieram się sam na sobie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co do Was teraz mówię, bo każdy z Was ma uwarunkowania naturalne. I Duch Święty wykorzystuje uwarunkowania naturalne, ale wtedy one już przestają być naturalne dla Ciebie. Tylko Ty już wiesz, że one zostały przez Ducha Świętego przerobione. Ale jest też wiele rzeczy w Twoim życiu, które są naturalne. I oparcie się jedynie na nich, zaznaczam, jedynie, bo nie ma nic złego w tym, że my wykonujemy przez naturalne nasze zdolności wiele czynności. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że nie stanowią one podstawy dla nas. One nie mogą stanowić podstawy. One nie mogą stanowić punktu bezpieczeństwa. Nie mogą. To nie może być dla nas wyjście bezpieczeństwa. Rozumiecie? To nie może być. Bo to będzie przynosiło śmierć. Pierwszy list Jana 1,8. Pierwszy list Jana 1,8 mówi tak. A jednak nowe przykazanie podaję Wam, to, które jest prawdziwe w Nim i w Was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwie już świeci. Trwanie w sobie, czyli zachowanie siebie, doprowadza do zwiedzenia siebie. Kiedy trwamy w oparciu się o swoje naturalne zdolności i umiejętności, to my sami siebie zwodzimy. My zwodzimy siebie. Bo my uważamy, że to coś daje nam poczucie bezpieczeństwa, a to jest bardzo chwiejne, bardzo mylne. Bardzo mylne. Zwiedzenie to objawia się pewnego rodzaju zaprzeczeniem, że się trwa w błędzie. Człowiek, który długotrwale opiera się sam na sobie, wchodzi w miejsce popularnie zwane pychą. Pycha to jest niezależność od Boga. Ona jest, rozumiesz, to jest niezależność. To jest niezależność. Nowe przykazanie podaję Wam, to, które jest prawdziwe. Wybaczcie. On mówi tak, daję Wam coś nowego. Coś, co jest prawdziwego. Czyli to, które macie do tej pory, jakieś przykazanie, które macie. Macie jakieś prawo w sobie. Mówi Jan. Ono nie jest prawdziwe, które macie w sobie.
Ten werset pokazuje nam, że, bo on uczy ludzi, że ich nowe narodzenie, ono wprowadziło ich w miejsce korzystania zupełnie nowych uwarunkowań. Jan uczy, żeby nie opierać się na tym starym przykazaniu. Tym starym przykazaniu, że ja jestem, tak, wystarczającym opiekunem dla siebie samego. Że ja, czyli moje uwarunkowania naturalne, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie są wystarczające, aby dać mi poczucie bezpieczeństwa. Bo kiedy my się na tym skupimy, to my się na tym tak zafiksujemy, że my będziemy ustawicznie trwali w tej mentalności. Ustawicznie. I dlaczego Kościół wielokrotnie ma kłopoty? Bo przecież liderzy postępują w naturalnym, tak? A nie w ponadnaturalnym. W naturalnym rozumiem z tej perspektywy, że oni, na przykład w Kościele Zielonoświątkowym pastorem może zostać dzisiaj tylko ten, który skończy Warszawską Akademię Teologiczną. Trzeba WSD skończyć, żeby być pastorem. No więc na czym my się opieramy? No, na wykształceniu. Nie można nie być wykształconym teologicznie. Nie jesteś wykształcony teologicznie, nie możesz być pastorem. Jesteś wykształcony teologicznie, możesz być pastorem. A przecież jak ja zobaczyłem tych wykształconych teologicznie pastorów różnych, ja mówię, no Chryste jedyny, no to jest w ogóle kocioł taki, że szat, że nie pytaj. No. To trzeba naprawdę bardzo dużo człowieku samozaparcia i trwania w wierze, żeby przejść do WST. Żeby tam wiary nie stracić. Człowieku się śmieją pro siebie, że WST przeszedłem, wiary zachowałem. A sami z siebie się śmieją, bo to się sami z siebie śmieją, tak mówię. Ja popatrzyłem troszkę w podręczniki po prostu z WST, no to mówię, Chryste jedynie, to w ogóle tutaj jest. To jest taki dział doświadczenia. Doświadczenia. Oni tam ich uczą, jak Bóg doświadczony. On pastorem jest później, rozumiesz, i on potem sieje taki ferment w tych ludzi, a on jeszcze ma z tego magistra. No magistra ma człowieku z sieczki, okej? Okay? Ja się pytam, co to jest? No mieć magistra, tak? Jestem magistrem, proszę Ciebie, i ja sieję teraz takie informacje w ludzi, że Bóg doświadcza ludzi, człowieku, bo to jest materiał, który ja musiałem opanować na WST, ja musiałem z niego zdać. Tak? Dobrze, co to jest? Ale nie mogę być pastorem, jeśli tego nie skończę. To jest oparcie się na czymś naturalnym, to jest oparcie się na tym, to jest oparcie się na samym sobie. I jest jakiś mongoł, no, co on to skończy, i teraz on. Proszę Ciebie, no jestem, skończyłem WST. Mówię, trudno, co zrobisz? Trudno. Świeć Pani na tylko już. Już poszło. Już poszło i zdjęcie. Teraz musimy coś zaradzić. Jakoś. Stare przeminęło. No. Stare przeminęło. Opieranie się na samym sobie jest dramatyczne, przyjaciele. Ale bardzo łatwe. Bardzo łatwo przychodzi. Jednym z najtrudniejszych elementów złamania, opierania się na naturalnym, jest opieranie się na własnym doświadczeniu. Doświadczenie to rzecz naturalna, bo ja tego doświadczyłem. Ja często ludzi pytam, a dlaczego tak uważasz? Bo ja tak doświadczyłem. Ja mówię, co mi to obchodzi? Co mi to obchodzi, że tak doświadczyłem? To jest nieprawda. A ja tak miałem, ale to jest miałeś nieprawdę. Nieprawdę doświadczyłem. To nieprawdy doświadczy. Nieprawdy! Ludzie, wszystkie grzyby w lesie są fizycznie prawdziwe, a tylko niektóre są jadalne. No nie można powiedzieć, idę na grzyby, proszę Ciebie, i teraz będę zbierał grzyby, dlatego że to jest prawda, bo grzyby rosną, się grzyby nie ma. Niektóre grzyby się nie ma, innych się nie je. No nie można wszystkich grzybów jeść, bo się umrze. Tak? Nie idę na, w tym słowie idę na grzyby, to się zawiera życie i śmierć. Życie i śmierć się zawiera. Idę na grzyby. Człowieku, bądź ostrożny. Chciałoby się powiedzieć, prawda? No bo zobacz, idę na grzyby. Tak? To tak jak w ogóle, bo ja coś mam, bo ja to przeżyłem. No ale co ty z tego lepiej przeżyłeś? To trujące było, co przeżyłeś. No to jakim prawem ty się na to powołujesz, że innych uczysz? Jakim prawem? Czego? Prawem natury? No weź. Nie opieraj się sam na sobie. Nie opieraj się sam na sobie. Przez
dziecka są w jakichś rozwodach, po jakichś tych... Ja mówię, szukasz żony, szukasz męża? Nie. Dlaczego? Bo już ja już w jednym małżeństwie byłam. No ale co z tego, że byłem? Ja takie doświadczenie miałem. Ale co z tego, że miałem doświadczenie? A co mnie to obchodzi? Czym ty żyjesz? To takie doświadczenie? Nic nie znaczy twoje doświadczenie. To trzeba oparcie się na naturalnym. Doświadczenie to rzecz naturalna. Ja wam coś powiem. Ja się nawet nie opieram wielokrotnie na doświadczeniu rzeczy, na powieleniu rzeczy Bożych, które były doświadczeniem moim. Bo ja wiem, czym jest tak zwane namaszczenie Nehusztana, czyli stara łaska. Pamiętacie Nehusztana, węża takiego? Na pustyni rzecz się zaczyna? Węże kąsają Izraelitów, tak? Oni przychodzą do Mojżesza, węże nas gryzą. Mojżesz idzie się modli, Jahwe mówi, weź węża miedzianego, zrobisz go na palu, bijesz, kto na niego spojrzy, to ukończenie się skończy, tak? No i jest pięknie i to działa. Działa? Działa, jak trzeba. Tak? 600 lat później reformator izraelski, król Hiskiasz chyba, jeździ po wszystkich, rozumiesz, wioskach i wycina bałwany. Tak? Tym się zajmuje. Wjeżdża do jednej wsi, a na środku wsi stoi ten człowieku wąż. Oni go zachowali jako relikwię przez pokolenia. Nazywa się Nehusztan i wszyscy mu się kłaniają. To, co było zbawienne kiedyś, jest przekleństwem dzisiaj. Istnieje przekleństwo starej łaski. W kościołach przekleństwo starej łaski to w ogóle robi takie żniwo, rozumiesz, jak śmierć z kosą. Kościoły są prowadzone, wiesz, bo tak było. Ja mówię, było, dwie sylaby, było. Było. A jest inaczej. I mówią do mnie, proszę ciebie, bo kiedyś tak było. Ja mówię, kiedyś było wszystko inne. Zające były jak niedźwiedzie, człowieku, za to, jak te DSRR, proszę ciebie. Rozumiesz, a niedźwiedzie to nie wspomnę, jakie były wtedy. Chodzi o to, że to było. Coś, co działało, ale to Pan zrobił. Ale Pan już jest daleko stąd! Pan już poszedł robić inne rzeczy. Bo Pan ma to do siebie, że On jest twórcą. On chodzi i tworzy. Ja nie słyszałem później historii takich, że Bóg jeszcze w międzyczasie parę razy otworzył Morze Czerwone. Tak? Słyszałeś? Albo Jordan zatrzymał. Nie? Albo na przykład czytasz Księgę Jozuego. Jest napisane, Pan zatrzymał słońce. Amen? No i dobrze, i oni tłukli tam wroga, bo nie było nocy. I jest napisane, już nigdy Pan tego nie uczynił. No czy to jest w ogóle możliwe, że rzeczy robi raz Pan? No jest możliwe. Trzeba w ogóle czytać Biblię. To, że coś działało kiedyś, nawet w Twoim życiu, tak? Jakaś rzecz, która nie jest oparta na jakimś standardzie prawdy, tylko po prostu była jakąś formułą cudu na przykład. No nie wiem, na przykład kiedyś, a po nawróceniu, od razu zniknęło ci palenie papierosów. No halleluja! Halleluja! Ale 20 lat dalej zbierasz znaczki. I siedzisz, w ogóle układasz. I mówisz tak, czekaj, aż Pan mi znaczki zabierze. Tak mi zabrał palenie. Mówi, Pan ci nie zabrał palenia, kretynie. Pan nikomu nic nie zabrał jeszcze nikomu, nigdy. Co ty, Pan ci zabrał znaczki? To jest kradzież. Przed Panem mi znaczki zabrał. Masz warownię, człowieku. Masz warownię. To co mam zrobić? Nie to, co kiedyś się wydarzyło, nastąpi teraz do ciebie. Musisz rozwalić warownię. Nie patrzeć, że kiedyś, bo to stara łaska, stare namaszczenie. To namaszczenie Nehusztana działa dzisiaj w tobie, myśląc, że możesz się oprzeć na tym, proszę ciebie, co nastąpiło kiedyś, bo to jest opieranie się na samym sobie. Czyli zobaczcie, oparcie się na swoim doświadczeniu też jest oparciem się na samym sobie. Rozumiecie? To ważne, żebyśmy takie rzeczy w ogóle widzieli. Teraz ostatnia rzecz. List Jakuba, dwa wersety, list Jakuba 1,27. List Jakuba 1,27. Mówi tak.
czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, mieć pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Pobożność, czyli opieranie się nie na sobie. Wiesz, co to jest pobożność? Pobożność to jest oparcie się na Bogu, czyli powtórzenie po Bogu. To jest w ogóle słowo pobożność. Czyli powtarzam po Bogu, opieram się na Bogu. Rozumiecie, o co chodzi? To jest po Bogu, pobożność. Człowiek pobożny to człowiek powtarzający po Bogu, biorący jakąś Bożą prawdę i uznający tą prawdę jako własną. To jest człowiek pobożny, tak? Tutaj jest napisane, że pobożność, tak? Polega na pomocy słabym i zachowaniu siebie od świata. Czyli widzimy, że potężnym wrogiem, tak, człowieka jest skupienie na samym sobie. Bo zobaczcie, pomoc słabym już od nas wymaga odciągnięcia wzroku od siebie samego i zachowanie siebie czystym od świata wymaga tego, żebyśmy też od swoich pragnień różnego rodzaju chorych odwrócili wzrok. A więc przez cały czas Duch Święty nas torpeduje informacją. Nie opieraj się sam na sobie. Nie skupiaj się tak sam na sobie ciągle. Nie opieraj się na tym i nie głupiej na swoim punkcie. Bądź człowiekiem pobożnym, czyli nie opierającym się na sobie, a opierającym się na mnie. Ten sam Jakub 2,8 mówi, jeśli jednak spełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, dobrze czynicie. Czyli miłość to jest gwóźdź do trumny dla ciebie starego, czy też dla ciebie naturalnego, bo starego to już nawet źle powiedziane, bo stare nie żyje, twoja stara natura nie ma miejsca w tobie, ale gwóźdź do trumny, czyli tak naprawdę, jeżeli ja podejmuję decyzję, że nie będę skupiał się na sobie, tak, to ja będę w tym momencie, tak, człowiekiem absolutnie wolnym od każdej formuły śmierci. Nie stawiajcie siebie w centrum jako osoby, jako standardu oparcia się, tak? I jako formy skoncentrowania się. Po co? Ja naszej córce powtarzam od małego, nie jesteś aż tak ważny. Kocham cię. Jestem twoim ojcem, a ty moją najlepszą córcią. Jesteś szczególna, ale nie jesteś pędkiem świata sam. Nie jesteś pędkiem świata. I ona rośnie od małego w tym. Nie ma w niej grama odrzucenia. Natomiast ona wie, że ani nie może się opierać na sobie, tak? Ani nie może siebie stawiać w centrum w ogóle wszechświata. Decyzja o miłości, ona będzie powodowała odrzucenie opierania się na sobie i skupiania się na sobie. Ona będzie to powodowała. Ponieważ miłość nie szuka swego. A więc do głowy ci nie przyjdzie, żeby opierać się na swoich uwarunkowaniach, czy też walić do swojego życia ustawicznie, aby wzmacniać to, na czym później ewentualnie miałbyś się opierać. No bo tak to nie jest. To są naprawdę takie fundamentalne rzeczy, których się nie chce słuchać w różnego rodzaju kościołach, bo ludzie by chcieli, żeby im dać receptę, w jaki sposób, trzy kroki do bycia szczęśliwym. Ale nie o to chodzi w chrześcijaństwie. To nie o to chodzi.